ale była akcja. Basen, Ania. Tak niby wyjeżdżamy z Pattayi, ale jesteśmy w Pattayi. Sporo miejsca niezagospodarowanego. Ola mówi, że nieużytki. Ciekawe za ile lat tutaj te tereny też będą ogarnięte. Tu kilka shotów z plaży Yom Tiem, czy jak ją się tam wymawia. Plaża jest relatywnie wąska. Po drugiej stronie obsadzone są wysokie, bardzo wysokie hotele. Ponad 20-30 pięter. No, tu z Olą dochodzimy do takiego wniosku, że jest dużo spokojniej. Nie ma takich dzikich tłumów. Nie ma impreza na imprezie, wiecie. Chociaż może dlatego, że teraz jest niedziela, godzina 8. To wszyscy śpią. Ale nie ma takich barów, wiesz, siedzących tuż przy chodniku, jeśli już to jakieś restauracje. Więc no według mnie jest taka bardziej do wychillowania atmosfera. Taka fajna uliczka wzdłuż linii brzegowej i koniec, trzeba odbić. Hello. A to co jeszcze warto dodać, to w Pattayi bardzo dużo jest nowych budynków, takich under construction. Sporo też jest agencji, które sprzedają nieruchomości do zagranicznych klientów. Widać napisy w języku rosyjskim, no wiadomo, angielskim, chińskim. Także wróży Pattayi, że się mocno jeszcze rozbuduje w najbliższych latach. Ale była akcja. Basen, Ania. Ania wpadła do basenu. Wszystko działo się tak szybko. Stałem z nią tuż przy krawędzi basenu i ktoś tutaj przechodził. Ja dosłownie na sekundę odwróciłem głowę i nagle tylko słyszałem takie plusk. No i Ania wpadła. Tutaj na szczęście było tak głęboko, że tylko po prostu wpadła. No wpadła i mogłeś wskoczyć zaraz za nią. Tak, mogłem wskoczyć, także wskoczyłem za dziewczyną. Wyłowiłem ją. Nawet specjalnie jakoś nie wydawała się, że... Przestraszyła się sytuacja. Po prostu się trochę przestraszyła, ale jak widać już śmiga. Czy ty idziesz do basenu znowu? Co, dziewczyno? Ale jakie włoski masz ładnie zrobione. Koniec, czy chciałabyś skomentować topienie naszej córki? Na szczęście nic nie stało. Masz się dobrze? No, buty są mokre całe. Tak. Co, będziesz się teraz bać basenu, czy nie? No już muszę podchodzić od trybunki. Kolejna miejscowość za Pattayą, Bang Sarai. Ciekawa plaża z fajnym widokiem. Szczególnie ciekawy jest widok na wieżowce, które są, nazwijmy to, na prawo od tej plaży. Już idziemy? Stają bliżej do dziewczynki. Nie. Dziecko właścicielki tej kafejki. No zjedz tą truskawkę, robisz truskawki. Przynosi Ani coraz te kolejne rzeczy i uczy ją. Teraz chyba piątkę ją uczy robić. Tak, Ania już dostała od młodego truskawkę. Linijkę, ołówek. No. Coś mi się wydaje, że teraz idzie rowerek. No, rowerek to będzie coś. Chłopczyk tutaj z nami jest. Zostawił na sekundę telefon. Co się stało? Ania już sobie obsługuje smartfona. I oto co się stało w kafejce.